Cześć, z tej strony Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną cała ekipa. Siema! I dzisiaj zmierzymy się w różnych konkurencjach sportowych, tylko że w pijanych goglach. Więc mój drogi przyjacielu, jeżeli chociaż raz uśmiechniesz się podczas oglądania tego odcinka, zostaw paczkę w górę, a jeżeli drugi raz się uśmiechniesz, no to zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić odcinków, które ci humor poprawiają, tak? Pamiętajcie, że każdy z naszej ekipy raz w tygodniu nagrywa wspólny odcinek, więc koniecznie zasubskrybujcie wszystkie nasze kanały, linki znajdziecie w opisie. Pierwsza konkurencja polega na tym, że piłkę stawiamy na polu karnym, w tym miejscu, na białej kropeczce. Z tej linii musimy wziąć rozpęd i później trafić bramkę. Może być z czuba, może być z przewrotki, kto jak woli. Jeżeli trafisz, zdobywasz punkt i przechodzisz dalej. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Headball 2, która organizuje przekozacki turniej. A trzech najlepszych graczy, którzy zdobędą największą ilość fanów w turnieju, zgarnie nagrody takie jak iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 oraz iPhone 13 Mini. Nie bójcie się brać udziału w turnieju, ponieważ nowi gracze trafią do puli nowych graczy i będą rywalizowali między sobą, a starzy wyjadacze będą rywalizowali z graczami, którzy są już doświadczeni. Turniej startuje 1 października, a kończy się 8. Aby wziąć udział w takim turnieju, wystarczy pobrać grę z linku w opisie i wejść w zakładkę event. Teraz ja razem z Rogarem zmierzymy się, kto z nas jest lepszy w headball i kto będzie pierwszy strzelał na ślepo na bramkę. Tak wygląda, moi drodzy, postać. Oczywiście mam heroiczną maskę, Rogal gra jakimś wikingiem, a ja gram sobie Red Impem. Dodatkowo jeszcze została dodana nowa postać, Cyber Commander. Wow, kozacko to wygląda. Ja wybieram oczywiście Red Impa i lecimy. Jesteś gotowy, Rogal? Jestem gotowy, No to lecimy, stary, ja jestem z lewej strony, ty z prawej. Ej, masz kozackiego wikinga. Z prawej, ej, ty też masz kozackiego. Ty, jaką ty masz maskę? Czemu ja tego nie widziałem? Dobra. Też ten... Dobra, 1-0, jest. Dobra, zróbmy tak. Co robisz? Co? Jak to się stało, że to odbiłeś? Kład wziął mnie sprizował, a ja jeszcze udało mi się odbić to. Dobra, patrz, kolejny. Łatwo. Sam jeden. Sobie wbiłem, tragedia to jest. Kolejny, patrz teraz. Niewidzialna piłka. O kurde. Widziałem. Wszystko, wszystko nie widziałem nic. Dobra. Stary. Postaraj nie. Tego kłopota. No i co teraz? No też jesteś wielki. Nie mam opcji. Ja jeszcze znikam. I co ty na to? Co? Nie, jest. 3-2. 3-2. Co mi tu broń? Uwaga, pana to. Tek, bum. Co się stało? A, bramka! Ja już bramkę do sufitu, stary. Dobra, 27 sekund do końca. Czekaj, nie, jest! Nie no, 4-3, stary. Dobra, gościu, patrz co się teraz dzieje. Turbo piła. Zużyłem gorącą piłkę i... Tak, na mnie zużyłeś. Nie, jest! Ja pierdziu. Jest. 20 jest, sekund, 5, 4, dobra, patrz teraz. Jak ci się gra? Nie. Dobra, umiem. Jak ci się gra? Ogarnąłem. Ogarnąłeś prawo, lewo, bo jest na odwrót. Nie, ogarnąłem. Tragedia, 5, 15 sekund. Kurde, zagapiłem się, 6, 5. Jest. Nie masz teraz szans. Dobra, masz... jest! 7,50. Masz jeszcze jakieś ulty? Mam. No i pięknie. I go zużyłem właśnie na nic. Na nic? 7,6, dobra, 7. Co jest? Piłka w powietrzu. Nie, co ja zrobiłem? Jest, czekaj! Jest, nie doskoczę! Jest, czemu ja to zepsułem? Będzie... Jest! 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 Nie doleciała do bramki! Final whistle 7-6. Co ja to sfrizowałem? Najgorzej, GG. Kopię jako pierwszy chłop. Czas wyłonić bramkarza, gracie w 3x3, kto stoi. Trawdy dla nożyczki. Aaa, cwana. Dobra, stajesz na bramkę i lecimy. Za każdym razem nożyczki. Dobra, ja jestem pierwszy, także zakładam już okulary w tym momencie. Widzę dwie piłki. Idzie Patryk. Szybciej, szybciej! Co jest? To nie ta piłka, ej, powtórka karnego. Biegnę. Patryk. Nie da się trafić w piłkę, serio! Dobra, to teraz moja kolej. Poszło Patrykowi, proszę, ta piłka jest... Za! Brawo, brawo, yeah! Mamy to! Mogę! Biegnę! To teraz czas na JJ-kę. JJ! O kurde! Dawaj. Coś mi się wydaje, że ta konkurencja będzie bez punktu dla każdego. Kopnąłem piętą zamiast z czuba. W ogóle nie widać tej piłki. Ona się tak zwęża i później się mija, nie? To co? Masz, uwierz, że się nie wywrócisz. Ja chyba nie potrzebuję jednak. Lecimy z drugą rundą. Czas na drugą konkurencję. Teraz będziemy strzelali karne.
w pijanych goglach i bramkarz też będzie miał pijane gogle na nosie. Tak, tylko że karnego strzelamy już nie z rozpędu, z miejsca po prostu. Jeżeli ktoś trafi, zdobywa punkt, więc lecimy. Siema, widzisz mnie? Ciebie tak, ale Rogala nie jest ich dwóch. Czekaj, Patryk. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Jest! Mamy to! Jeden krok zrobię tylko do tyłu i tyle. Niezawodna interwencja bramkarza, co ja mogę powiedzieć? Teraz strzelasz, dawaj. Teraz będzie parada bramkarska, patrzcie na to. Delikatna podcineczka. Gotowy? Gotowy. Ja myślę, że mi chciałem. Ale chciałeś oszukać, a i tak ci się nie udało, jesteś najgorszy. Marudy, no co ja mogę powiedzieć? No. Teraz Klaudia, a ja na bramkę. Jesteś gotowa? Ale masz piękne, duże oczy. Myślę, że bez komentarza. Rzucam to w cholerę. Będzie dobrze, będzie najlepiej. No co, dobronić? No kurde, daj spokój, jestem urodzoną bramkarką. Może nie piłkarką, ale bramkarką, czy jakkolwiek. Chociaż blisko było. Teraz czas na mnie. Na razie po dwóch konkurencjach nikt nie ma punktu, prawda. Więc mogę zdobyć ten honorowy punkt. Ubieraj gogle. Powodzenia. Zobaczymy, jak pójdzie. Lewy róg. Wskazia, aż piłka pęknie. Tak! Elias! Czuwa stary jak amator! Także pies! Mam drugi punkcik w tej konkurencji. Piona! O, koteczka. Czas na drugą konkurencję. Tym razem zmierzymy się na kije baseball golfowe. Nie, bilardowe. Ale na zasadach golfa. Jest tylko jedna pila na stole, czarna, i musimy ją wbić w jak najmniejszej ilości ruchach. Zaczyna Rogali. Dobra, taktyka. Zawsze na stole bilardowym są trzy diamenty. Zawsze bila stoi na środku. Przydałeś nam patent teraz. Prawda. Spróbujemy. Wow. Okej. Druga próba. I mamy to. Nie wpadła. Dobra, ta jest prawdziwa. Trafi. Ja pierdziele, nie widziałem nic, to było na czuja, jak coś. Totalnie nic, ale trzy ruchy chyba dobry wynik. Moja kolej. Myślę, że nie przebije Rogalika, ciężko będzie. Zakładamy gogle i lecimy. Ty. Leci. Tyle i wpadło? Nie. Nie wpadło. Nawet blisko nie było, stary. No faktycznie. No tam miało wpaść, gdzie to leci? Wydaje mi się, że nie miałam najmniejszych szans teraz tego wbić. 14 lat będzie! RNG! RNG! Nie! Nie będzie moja RNG. Coś leci! Leci, 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 leci! Ale czysty przypadek, nie będę się oszukiwał. Taki warto! Ja nie wiem, jak to trafię. Drugi ruch. A, okay. Nie ma drugiego ruchu. Trzeci ruch, dotknęłaś piłki. Ej, ale im tak mówisz. No nie można dotykać pili. O, jest! O, wow. Nie. Ale było blisko. Ja. Leci, leci, nie doleci. Nie. Nie, ale kura, ta leci. O. Szósty ruch. Po 10 ruchach, ale było dobrze. Nie rycz mi tak! 10! To nie ma szans! 12! Pokaż oczka. Proszę Państwa, pierwsze uderzenie bardzo dokładne. Zobaczmy, że to wiele leci. Nigdzie. Ło! Zginę! Ja to zginę, nie teraz trafi. Do pobicia dwa ruchy. Brzmi łatwo, nie? Tak jest! O ja! Co jest? Co jest? Leci! No kurde, prawie było za pierwszym. Czekaj, bo nie widzę teraz. Mam. Nie, no tak. Powiedz mi blisko, blisko, panie Krystianie.
komentarza? Znowu nie trafiłeś? Czekamy! Czekamy! Dobra! Weszło? Nie, ale trafiłeś w bilę, więc weszły. Jest dobrze. Wow! Nic nie widać przecież, ile się tak grać? Okej, 7 albo 8. Dobra, będzie! Trikiem? Trikiem. To nie może się udać. To nie może. Nie, kurde, źle widziałem. Dziesiątka. O! Ale na 10! To jestem równy z tobą. Bo my jesteśmy szóstką, a jakąś gwieździstą. Na 10 dni, bo my jesteśmy szóstką gwieździstą. Ty rozumiesz, co chodzi? Tak. Nikt nie musi wiedzieć, lecimy do trzeciej rundy. Na początku rzucamy z 2 metrów w okularach odwrotnie, bo ponoć jest większa faza, a później rzucamy z 5 metrów już ubranych okularach normalnie. Lecimy od dziewczynek, od najniższego, dobra, do najwyższego, dobra. Dobra, do mnie, dawaj proszę, okulary. Ty jako pierwsza. Proszę ubrać, proszę wziąć piłkę. No ja, ty wygrałaś! Proszę, Justyna, piłka dla ciebie. Justyna, jesteś gotowa? To nie twoja liga NBA. Czaro. Faktycznie nie twoja liga NBA, ale było blisko. Nice. Jezu, pająk, jaki wielki! Weź, bo... Zaliczam ci! Piątka! Jej! Klaudia, druga osoba, rzucaj. I... O! Nożka! Klaudia! Wydawało mi się, że on jest dużo dalej! Teraz ja! Ale jesteś szybki. Szybki jestem. O! O! Trafił w tarczę. Trafiłem do kosza? Nie, tak. W tarczę. W tarczę? Tak. Dobra, teraz ja. Nie, Rogalik, ty nie, ja ci nie ufam. Nie zdążyłbym zareagować. Znęcają się nad rudym widzowie. Przykre. O kurde. No to nie jest takie łatwe. Piła jest. Rzucamy. Wow, prawie. Nie, weszło na 100%, nie? Było w tarczy. Było w tarczy? No to dobrze, teraz Farel, proszę. O kurde. O kurde, dawaj. Z kozłem? Nie szukuj. Tak. Oszukałeś! Oszukałeś! Yes! Jak oszukał? Klaudia, proszę powiedzieć. Miałem oszukać. Oszukał. Oszukał, zamknął jedno oko. No i mam cię zgasić? Tak. Patrzę w oczy. Teraz zamknął drugie oko. No nie! No i teraz zamkniętymi rzuć. Dawaj. Kurde. Z kozłem? No popatrzcie, bo nam kazał się na plamce ustawić, a się ustawiło obok. O, a, nie masz punkta. A, jest punkt. Jest punkt. Dobra, 5 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czuliście, jak się ziemia trzęsła? Jak ja nie wiem, gdzie jest kosz, bo mam tak... Tak? Jest kosz czy tu? Tak, tak, no. Jezus, ja nie wiedziałam, rzucę ten raz w was uderzę i... Dobra. 3, 2, tarcza! Wow! Było w tarcze. Wow! Teraz ja. Czyli najlepsza. Patrzcie na to. Klaudia i... Oczko. Szaczek. Najlepsza, a nie razy w tarczę. Dzień dobry. Dzień dobry. Trafisz? Nie. Dawaj, normalnie. Wierzę w ciebie. Ja w ciebie nie. Rogal. Obręcz. Przekroczyłem linię. No to minus punkt. Wywalił, bo mi się głowę do tyłu dawałem. No. Faktycznie, proszę bardzo. Nie ma powtórki. Ale trafiłeś też w kosz. Proszę, traf, proszę. Traf, oko zamknięte. Wow! No kurde, znowu obręcz, no. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy, otwarte oczy, kozioł. I jest tarcza. Dobra, lecimy. Czas podsumować dzisiejszy odcinek i wręczyć medale, moi drodzy. I od razu tytuł, to jest medal Żula spod Żabstki. No, tak jest. Teraz się okaże, kto jest najlepszym pijanym olimpijczykiem i kto może startować po pijaku w olimpiadzie. Okej, zaczynamy od trzeciego miejsca. Jak myślicie, kto taki czekoladowy, brązowy zdobył? Klaudia. Klaudia, no? Nie, nie, nie. A trzecie miejsce. Trzecie miejsce za popisowe... DJ-ka pewnie. Strzały na bilardzie. DJ-ka! Trzy słowa do kamery.
chciałam podziękować mojemu trenerowi, który nie istnieje. Starczy, miałem być bardzo wzruszające. Drugie miejsce za popisowy rzut do kosza. Krystian Farel, dziękuję. Super, Krystian. Let's go. Trzy słowa. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Za dużo. I smacznej kawusi. Tak. I uwaga! Złoty czekoladowy medalion Klaudia zdobywa za kopnięcie z Kazia Krystian Farel! Dziękuję! Dziękuję za uwagę. Moi drodzy, no nie zdobyliście w żadnej konkurencji punkta. To prawda, do tego myślenia. Trzy konkurencje, ja nie wygrałem już to na jedną, więc ja sobie dałem złoto, srebro, a ty brąz. W sumie, jakbyśmy od drugiej strony liczyli, to ty byś miała złoto za bilard, nie? No ale to mój odcinek, także mam przywilej korzyści. Moi kochani, to była tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że czyli wam podobało. Czyli na darmo sportowe skarpetki kupowałam na odcinek. No, tak. Za skarpetki zwrócimy bez tapakturkę. Także nie ma co się bać. Zapraszam wszystkich na kanały całej ekipy, Instagramy. Wbijajcie, a my w tym się kolejnym dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!